Dzień dobry, witam was serdecznie na Overdrive Fan Studio, a w dzisiejszym materiale zapraszam do prezentacji tych jakże przepięknych Axisów od Sterlinga. W jakim kolorze? Ten wygląda jak morze, a ten jak lawa. Prawda? Dokładnie. Tak, to dzieci odbierają kolorystycznie. Kolory są fantastyczne, także zapraszam serdecznie. Tu już za czołóweczką zaczynamy. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i jedziemy. Nie no, musimy przyznać, że kolory są naprawdę fantastyczne. One się zgodnie z opisem producenta nazywają jako spektrum. Tutaj mamy spectrum red, czyli czerwony przechodzący, to taki właściwie żółty, to może niekoniecznie, ale pomarańczowy. A tutaj mamy spektrum niebieski, granatowy w zasadzie, przechodzący w biały. A pod tymi kolorkami kryje się przepiękny topik z klonu. Słuchajcie, no jest to Axis. Widzimy? Bo jest pięknie nawet napisane. Może odłożę jedną i na razie będę gadał o jednej, żeby też nie było tutaj zamieszania za dużego. Axis od Sterlinga, czyli taka budżetowa wersja słynnego Music Mana. Te gitarki robione są, słuchajcie, w Indonezji, a posiadają następującą specyfikację. O topie już mówiłem. Mamy tutaj korpusy wykonane z lipy. Gryf jest klonowy. Podstrunica również. Klucze w układzie 4 plus 2. Często się myliłem, jak o tym opowiadałem. Co jest ciekawe, Axis, słuchajcie, ma coś wyjątkowego w sobie, a tą wyjątkowością jest to, że gryf jest, słuchajcie, asymetryczny. To tak, jakbym wam pokazał moją rękę w ten sposób, tak w przekroju wygląda ten gryf. Otóż tutaj przy tych grubszych strunach jest go więcej, a tutaj bardziej przy tych cienkich się ścina, więc naprawdę bardzo ładnie to wszystko w dłoni pasuje. Mega przyjemne w dotyku. 22 progi, radius 12, sam korpus wykonany jest z lipy, no, z tą przekładeczką oczywiście. Mamy tutaj, słuchajcie, mostek tremolo dwupunktowy, dwa humbuckerki, głośność ton oraz przełącznik pięciopozycyjny. A dlaczego pięciopozycyjny? Już wam mówię, jest to chyba moje ulubione rozwiązanie, jeżeli chodzi o pięciopozycyjne przełączniki i w ogóle układy, tak jak tutaj są, czyli dwa humbuckerki. Już wam mówię. Otóż, typowo, tak jak mamy właściwie wszędzie, przy mostku mamy humbuckerka. Nie przewalam sygnału? Oczywiście, że mogę przewalić wam. To trochę muszę ściągnąć. Tak, może zagramy. Mamy tutaj jeszcze raz humbuckerka. W środku, jak się można, a nie widzicie przełącznika, to nie będziecie mojej głowy widać. O, albo się tak zetnę. W środku mamy oba humbuckerki. Tutaj oczywiście jest pełen humbucker. Natomiast ciekawostkami są pozycje druga i czwarta. Tutaj mamy split coile jako te białe przystaweczki, czyli to troszeczkę telecasterowa to zajeżdża. A z drugiej strony mamy, słuchajcie, humbuckera, ale też troszeczkę innej odmianie. Otóż zamiast szeregowego mamy równoległe połączenie cewek. Zobaczcie sobie jeszcze raz. Pozycja pierwsza. I teraz ta zmiana.
Bardzo fajne rozwiązanie, zwłaszcza dla tych, którzy grają na przesterach, ponieważ gdybyśmy na rozłączyli sobie cewki, mieli jedną cewkę, to byśmy mieli więcej słyszalnego brumu. A tutaj mamy cały czas humbuckera, tak? Przy czym jak to jest szeregowe... A to jest równoległe, nie ma brumu, nawet jest jeszcze mniej niż było. Bardzo to się fajnie sprawdza. To w takim razie może jeszcze jakiś przykładek taki... No weźmiemy sobie tą niebieską, żeby jej nie było teraz smutno. No dobra, to lecimy jeszcze raz. Szeregowo. Równolegle. Bardziej do singla jest to upodobnione, prawda? Oba humbuckery. Teraz są dwa splity. No i jeszcze pełen humbucker. I to samo na innej zagryweczce. Bardzo uniwersalna gitara, no i też w ogóle taka króciutka, malutka. Zobaczcie, jak sobie wezmę pierwszego lepszego strata. Stawiam, obie na podłodze stawiam. To zobaczcie, no jest różnica, co prawda tak tutaj może wy nie widzicie aż tak bardzo. O, teraz może, o. No z 5 cm jest. Zwróćcie uwagę na to. Ile więcej korpusu, biorąc od mostka, ma w sobie Fender. Także malutka gitarka. Mała, ale za to wariat. Bardzo mi się podoba. Zresztą miałem swojego Axisa na własność przez długi, długi czas. Nawet na nim parę koncertów zagrałem. Było z tej serii również tylko jeszcze taki zwykły, nie ten Spektrum. To nawet parę nagrań na kanale jest, jak na nim sobie gram. Bardzo ładna gitarka. Zrobimy sobie zaraz troszeczkę takiego crunchika. Ci, którzy mnie nie znają, to gram cały czas na... Tam jest tył kolumna Blackstar, tutaj lany IRT Studio z mikrofonem na kościany. Po prostu Shure SM57. A tam siedzi głośnik Vintage 30. To jeszcze raz. Telecasterek lekko, nie?
Dobra, ale wiemy, że najbardziej chodzi o to. Te przetworniki dają radę. Ostatnio takie rzeczy. Kto to zna? Na pewno są tacy, którzy znają moje hity lat młodości. Ile ja się tych riffów nagrałem, to nawet nie zdajecie sobie sprawy. Też inne też grały. Teraz te dwa splity. I to by było na tyle. Tak się, słuchajcie, te gitarki prezentują. Moim zdaniem bardzo fajnie, ładnie wykonane. Co prawda, no, troszeczkę drogawe, bo tu już gadamy o kwocie około 3000 zł. Natomiast jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany, to daję Wam w opisie linki, gdzie za dobrą cenę jesteście w stanie te gitarki kupić. Dokładnie. Te gitarki. No i co? To by było na tyle. Dzięki serdecznie. Dziękuję serdecznie patronom kanału za wsparcie. Jeszcze raz łapka w górę, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek i widzimy się w kolejnym materiale na Owl Joy Fan Studio. Wypiszcie, który Wam się bardziej podoba. Czy ten niebieski, czy ten czerwony. A nawet może na muzyczne graty się w wypożyczalni, która z nich pojawi. Może tak. To na razie jeszcze raz. Pa!